Jak już wiemy, podczas wojny Kakashi stracił swojego Sharingana. Został mu on zabrany przez Madarę, który potrzebował lewego oka. Nie mógł zdobyć Sharingana od Obito, dlatego też jego ofiarą stał się sam Kakashi. Nie został on jednak na długo ranny, ponieważ zaraz po ataku Madary uzdrowił go Naruto. Dużo osób przez tą właśnie scenę zaczęło sceptycznie podchodzić do jego dalszego udziału w trwającej wojnie. Uważali oni, że Kakashi bez swojego oka jest po prostu bezużyteczny. No bo przecież Kakashi bez Sharingana to już nie ten sam Kakashi. Ale twórcy zaskoczyli praktycznie wszystkich, ponieważ mieliśmy okazję widzieć, jak Kakashi użył Susanoo dzięki czakrze otrzymanej od Obito. No i tutaj właśnie zaczęły powstawać różnego rodzaju teorie. Przyczyną tego była blizna na lewym oku Susanoo, którą również posiada szósty. Teraz pozostaje pytanie, co dalej? Wydaje mi się, że Kakashi pomimo tego, że stracił Sharingana, dalej może używać Susanoo w jego ostatecznej formie. Uważam tak, ponieważ nie mógł korzystać z tej mocy, a jednak udało mu się utworzyć kompletne Susanoo. Czyli wychodzi na to, że gdzieś musiał skopiować tą technikę, albo już wcześniej próbował je utworzyć. Bo sama czakra Obito nie wydaje mi się, żeby tutaj dużo zdziałała. Dodatkowo, tak jak już wam wspominałem, jego Susanoo posiada bliznę na lewym oku. Świadczy to głównie o tym, że jest ono Kakashiego. Wiemy też, że szósty przebudził Mangekyou w tym samym momencie co Obito, a sam Sharingan opiera się głównie na nerwach wzrokowych, więc z chwilą otrzymania czakry jego nerwy były już do tego odpowiednio dostosowane, przez co tym samym mógł korzystać z pełnej mocy Susanoo. Ale to, że może dysponować tą mocą, niesie też za sobą pewne konsekwencje. Nie jest on członkiem klanu Uchiha, więc myślę, że kolejne przyzwanie Susanoo mogłoby go znacznie osłabić, a nawet i zabić. Kurde, jakie rymy. Może jest to po prostu jego as, którego trzyma na odpowiednią chwilę. Widzieliśmy też, że zamiast Chidori używa teraz Shiden. Wychodzi na to, że po wojnie zaczął znacznie udoskonalać swoje techniki, bo Chidori wymaga również posiadania Sharingana przez użytkownika, głównie do przewidywania kolejnych ruchów przeciwnika. Ale ja dzisiaj rymuję, co jest? Równie dobrze mogłoby tak być Susanoo. Kakashi po wojnie mógł udoskonalić tą technikę, żeby móc z niej korzystać, nie posiadając sobie krwi klanu Uchiha. Teraz odbiegając już od tej teorii, poruszymy kwestię techniki czwartego, a mianowicie Hiraishin no Jutsu. Możliwe, że Kakashi po utracie Sharingana mógł się jej nauczyć. Nie da też się ukryć, że uniwersum Naruto idzie pewnym schematem. Umiejętności posiadane przez nauczycieli następnie są przekazywane ich uczniom. Przykładem jest Kakashi, który wymyślił Chidori, a następnie nauczył tej techniki Sasuke. Natomiast twórcą Jutsu, o którym teraz jest mowa, był sam Tobirama. Wydaje mi się, że miał coś wspólnego z klanem Hatake. Widać to głównie po kolorze jego włosów, które były charakterystyczne dla klanu, z którego wywodzi się szósty. Ale zmieniając zupełnie temat, w odcinku zatytułowanym Kroniki Kakashiego mieliśmy okazję widzieć, jak Minato wręcza mu specjalnego kunaja, więc to myślę może o czymś już świadczyć. Kakashi podczas techniki ożywienia mógł skopiować tą technikę od czwartego, ponieważ posiadał jeszcze wtedy swojego Sharingana. Warto też jednak w tym wszystkim dodać, że obecnie duże znaczenie w Boruto odgrywają narzędzia ninja, o których na marginesie również nagram odcinek. Technika Hiraishin no Jutsu pozwala użytkownikowi na teleportowanie się do poprzednio zaznaczonej lokalizacji. Tym samym nie wymaga ona poświęcenia dużej ilości czakry, ponieważ znaczniki umieszczane są na kunajach. Myślę również, że nie da się odwzorować tej techniki zwykłymi narzędziami ninja. Nie zapominajmy oczywiście o tym, że Kakashi był niezwykle utalentowanym shinobi, więc ambicja nie pozwoliłaby mu nie nauczyć się również tej techniki. Nie ukrywam też, że sam bardzo bym chciał, żeby ta technika powróciła, bo jest ona jedną z moich ulubionych. No i myślę, że idealnie by pasowała do Kakashiego. Liczę na to, że obecni twórcy nie zapomnieli również o tej technice, bo nie wiemy, jakie mają postanowienia co do postaci Kakashiego. Zresztą tego wszystkiego dowiemy się tylko i wyłącznie oglądając dalsze odcinki. W komentarzu napiszcie, co myślicie o Kakashim bez Sharingana, a ja już się z wami żegnam, więc trzymajcie się, no i cześć!